W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto dziś wystawę Samarytanie z Markowej, poświęconą historii rodziny Ulmów. To wspólne przedsięwzięcie europosła Tomasza Poręby, samorządu województwa, Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak podkreślali organizatorzy, wystawa ma przede wszystkim przekazywać prawdę na temat Polaków, którzy, jak rodzina Ulmów, ratowali Żydów podczas II wojny światowej. W Brukseli jest nasz reporter Mariusz Mędycki. Samarytanie z Markowej to wystawa, która była prezentowana już w ponad 20 krajach na 6 kontynentach. Tragiczną historię i bohaterską postawę rodziny Ulmów mieli już okazję poznać m.in. mieszkańcy Paryża, Nowego Jorku, Tel Awiwu czy Bangkoku, a od dziś również Brukseli i ze mną mój gość, gospodarz oraz inicjator dzisiejszego wydarzenia, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Dzień dobry, panie. Witam serdecznie. Panie pośle, dzisiaj bardzo ważne wydarzenie w bardzo ważnym miejscu, czyli w Parlamencie Europejskim, gdzie krzyżują się te wszystkie międzynarodowe ścieżki europejskie. Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do zaprezentowania tej wystawy tutaj w Parlamencie Europejskim. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, ponieważ wiem, jakiej wagi sprawa dzisiaj jest prezentowana w Parlamencie Europejskim. Prezentujemy heroicznych Polaków, rodzinę Ulmów, która z poświęceniem za cenę życia pomagała w czasie II wojny światowej swoim żydowskim sąsiadom. Uważam, że każdy z nas jako polityków, dziennikarzy, każdy, kto interesuje się historią, powinien o tych ludziach przypominać, ale również w oparciu o ich przykład, o przykład ich heroizmu, przypominać o tysiącach Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali z narażeniem życia swoim braciom Żydom. No właśnie, my Polacy doskonale tę historię znamy, ale utarło się takie przekonanie i chyba niestety słuszne, że zachodni Europejczycy no mają blade pojęcie o historii i ta wystawa ma też taki wątek edukacyjny dla nich. Ta wystawa ma wątek edukacyjny, ale również propagandowy, dlatego że tu w Brukseli, w zachodnich mediach, ale też w mediach amerykańskich, bardzo często postawy Polaków czy relacji polsko-żydowskich są prezentowane w sposób bardzo nieuczciwy, nieobiektywny, skrajnie nieprawdziwy. Dlatego ta wystawa tutaj ma na celu właśnie taki, ma wymiar edukacyjno-propagandowy. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj w tej wystawie wziął udział, był obecny szef Parlamentu, Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Było kilku zagranicznych europosłów. Każdy z europosłów dostał moje osobiste i marszałka Ortyla zaproszenie do odwiedzenia Muzeum Markowej, do zapoznania się z polską historią. Moim gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Wystawa została otwarta dopiero dziś, ale już zdążyło ją odwiedzić kilkaset osób, a wszyscy zainteresowani będą to mogli zrobić jeszcze do końca tygodnia. Mariusz Mędycki z Brukseli, bardzo dziękujemy za tą relację, a my teraz...